Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, i dzisiaj startujemy paczuszką za 15 tysięcy. Nagrody na drugim koncie, na głównym koncie za 17,3 na raju dzisiaj. No i był potężny traf, moi drodzy, działo się. Dlatego stawiajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, co wy ciekawego trafiliście. Jeżeli chodzi o live'ika, to powinniśmy się widzieć, o to jest coś na wypoczynie, w okolicach 18. W okolicach 18 powinien być live'ik, tutaj tonali całkiem ciekawie. No i Szczęsne oczywiście, więc w okolicach 18 będzie live'ik, tam dzisiaj będziemy otwierać, słuchajcie, paczki z tucami, ale oprócz tego paczka za 500 000 z ikoną dzisiaj na live'ie, na rajo, więc będzie ciekawie, ta paczka jest tutaj, moi drodzy, więc ten odcinek z ikonami pewnie będzie dzień później, zobaczcie, to jest ta paczka, o właśnie, więc dzisiaj będzie się działo, dzisiaj to otwieramy na live'iku, no i może coś ciekawego siądzie, a tutaj jeszcze na koniec paczka z poglądem, a właściwie na koniec początku, bo o Boże, myślałem, że to co, to jakieś Janusze, startujemy! Ok, moi drodzy, my przychodzimy do nagród teraz na głównym koncie, też udało się wbić 17,3, więc dwa razy takie same bilanse. Była szansa na ciut więcej, ale w początkowej fazie miałem bilans 5,2, no i tam przy tych 5,2 niestety były problemy. Potem ta trzecia porażka, no to już z gościem, który naprawdę dobrze ogarniał, no i tutaj bez szans. Ale zobaczmy, czy coś ciekawego poleci. Zaczynamy dosyć ciekawie, bo 88... walkout, przechodzimy do drugiego piku, jest walkout 90, więc całkiem ok. No i teraz jeszcze trzeci, czy będziemy mieli hat-trick? Mamy hat-trick fajnych walkoutów, 8-8, 8-9, 90, nice, no to teraz piki Serie A. No to lecimy, moi drodzy, z pierwszym pikiem za Food Champions, no i patrzymy, czy jesteśmy w stanie trafić coś spektakularnego. 9-1, 9-2, 8,5, 90, 90, tonali, już w pierwszym piku, naprawdę ciekawa karta, jeżeli chodzi o granie, ogrywalność, tutaj będzie Wojciech Szczęsny, patriotycznie, zaglądamy do trzeciego pika, 91, 90, ale 90, a Di Lorenzo chyba, tak, aż przez moment pomyślałem, ale potem błyskawicznie spojrzałem na strzały. No i bez historii, patrzymy co w czwartym piku, no i w czwartym jakiś obrońca, Bremer, bez historii, no wezmę Szczęsnego patriotycznie, bo akurat na głównym koncie mamy taki składzik, że nie ma co kombinować. No i teraz przechodzimy do drugiego pika za naszą 17, no i muszę chyba skierować w prawo, albo w lewo. Tak, o. I lecimy, moi drodzy, od razu z drugim pikiem. I czy tym razem będzie lepiej? 9-1 fizyczność, ale znowu to obrona, więc Bremer jest na tym samym miejscu dosłownie ustawiony. Zaczynam mieć pewne obawy co do tych pików, że standardowo im lepszy bilans, tym gorsze dropy. No wręcz, no co, tutaj Di Lorenzo będzie? Strzały 95 tempo. I to jest Lautaro Martinez. Okej. No więc tutaj całkiem przyjemnie. Taki Lautaro 500 000 plus. Ajajaj. Ale nie ukrywam, była malutka nadzieja, że może Osimhen. Ale jest okej. Jest okej. Jest Lautaro za 16. Spoko. Też trafiliśmy Lautaro na Akademii. Też za 17 z swoją drogą, ale nie wiem, czy tam był czerwony pik, czy ja go w paczce z Totsem, nie pamiętam już historii trafienia Lautaro. No i przechodzimy do paczek. No i teraz dwie paczki za 50 tysięcy. I w pierwszej paczce dosyć standardowo chyba, tak jest, że Jorginho 85 i tak wysoko overallowo, powiem wam, bo bywało gorzej, bywało gorzej. No i teraz paczka za 50 tysięcy. Jest man of the match, może jakaś 90? Raczej nie jako obrońca, no właśnie. Ale jest za to 85 w środku. W teorii jest szansa na walkout, ale nie na moim koncie. Oj, nie na moim. Dobra, moi drodzy, zanim otworzymy paczkę za 125 tysięcy, otwórzmy paczkę z trzema tossami Serie A, no bo będzie standardowo pełno duplikatów. No a tutaj zobaczmy, mamy Totsa i teraz kto? Anglia Smalling.
i tego się już chyba nie da uratować. Nie wiem, czy Theo Hernandez może wypaść chyba. Chyba tylko i wyłącznie Theo Hernandez jest w stanie to uratować. Tudzież Tomori. Ale... O, jest Tomori, okej. Okej, no to powiem wam, not bad. Tomori prawie ćwierć miliona końców. Smalling prawie stówka. Więc tutaj 90, no tak po tych podatkach i tak dalej, 350 koła? Myślę, że całkiem sympatycznie. No i teraz jeszcze paczka za 125 tysięcy, pewnie bez Totsa. Ajax, bez walkoutu. Ajax, 3,85. Ojejku, jejku. No i tak to wygląda, moi drodzy, jak to wygląda, napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście i jaki bilans zbiliście. No to teraz 8 piłkarzy Serie A. Kolejna rozgrzewka i mamy rozgrzewkę niezłą na poziomie Totsa z Brazylii. No i kto to może być? Kto to może być? Gabriel Strefeza. Gabriel Strefeza, 90 over, ale oprócz niego nikt. Ale możemy go przepalić, a jednak nie będziemy go przepalać. Przypominam, a my otwieramy paczkę z Totsem z Ligi Portugalskiej. Wow, jest Tots. No nie. Chociaż wysoki overall ma? No okej, okej. 93. Paradoksalnie, taką kartą pewnie nie najgorzej się gra. Ile on jest warty? No właśnie, 40 koła, 4x4. Okej. No i teraz, kolejna paczka z Totsem. Jak nie Pedro, to wysoki overall. Tego potrzebujemy. No i o to chodzi, no. Powiem wam tak. Robiąc tego Totsa, jeżeli trafiamy 93 overall, no to jest absolutnie okej, absolutnie okej. Drugi raz to samo. Otwieramy 5 razy 84+. Zobaczmy, mamy Motma. Jezus Maria, się przestraszyłem, ale nie tego piłkarza. Zobaczmy, kto oprócz niego. Wow, okej. Okej, moi drodzy, my teraz przechodzimy do paczki z Totsem Serie A na Rayo, którą dostaliśmy za wygranie 8 spotkań w pucharze. Ten puchar macie w zadaniach, cały czas dostępny. Czy będzie traf, który wzmocni nasz zespół? Wzmocni, owszem, ale skład do przepałki w następnym to SBC. Niestety, bez historii. I kolejna paka z Totsem Serie A. Zobaczmy, 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 kto tym razem, gdzie powędrujemy. To nie będzie Słowo, to będzie Kim Min-jae. 89 overall i 11 razy 81+. Zobaczmy, co tym razem. Mamy Totsa, jest Anglia, czyżby Chris Smalling? Tak, też się dzieje, Chris Smalling, 94 overall, wysoko, wysoko. Oprócz Chrisa Smallinga, o, jeszcze Dzeko, piękna paczka. Dobra, moi drodzy, a my odbieramy nagrody jeszcze za Food Champions. Zaczynamy od Rudigera, 87 overall, jest ciekawie. Patrzymy, co będzie w drugim, jest Paul Pogba, 85, 87. No i teraz Totsy Serie A. Ten najpiękniejszy moment, w którym trafiamy, Rabio! Totalny koks, totalny! Poziom miliona końców, wszystkie statystyki na poziomie 90 overall. Coś pięknego, coś pięknego. Nice, trzy karty w ogóle z Juventusu były faktycznie. Był Di Maria, Wojciech Szczęsny, no ale tutaj no, Rabio top. Czy jesteśmy w stanie to przebić? O mój Boże, jeszcze Angel Di Maria. Oj, 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 no piki top. Okej, moi drodzy, otwieramy nagrody teraz za 19-1. No i zobaczymy, czy 19-1 odda. 4 piki, 1,84+ i 3 piki czerwone. Zaczynamy 4 razy 84. Czy to jest jakiś żart? Czy to jest jakiś żart? Tutaj już mamy pierwszy walkout. Ale to i tak wygląda turbo słabo. No kurczę, nagrody za 19-1. No i mamy pierwszego Totsa, Gabriel Strefeza. Patrzymy dalej, czy pójdziemy za ciosem i tutaj dwa Totsy nawet do wyboru. Gonzalez Ramos, okej. Okay. Nice, jakie on ma gwiazdki? 5 na 4, ty. To jest całkiem sympatyczna karta. Ale przechodzimy do trzech pików, Serie A i czy będzie szansa na jakiegoś... O, jest Tomori, jest Cuadrado, jest Tonali. Oj, 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 kogo wybrać? No i wybieramy oczywiście Tomoriego, 92 overall. Obrońca z cyklu do końca gry, to na pewno. W drugim piku jest Cuadrado, ale też jest Smalling. Overallowo. Wybieramy Smallinga. No i trzeci pik.
Czy to przebijemy? Nie przebijemy. To patriotycznie. Wojciech Ścisny. No i teraz. Trzy paczki z Totsem Serie A. Portugalia. Aj, to już wiemy, że będzie... Angel Di Maria 93. Pytanie, kto oprócz Di Marii? Wiemy, że ten Di Maria jest coś warty. Jest Tonali też, okej. Okay. A więc Di Maria warty ćwierć miliona końców. Jest Tonali warty 100 tysięcy końców. Więc naprawdę, powiem wam, no tak łącznie myślę, że 350 tysięcy gdzieś będzie. Ej, nice, to jest jedna z lepszych tych. A, jeszcze została nam paczka 5x84+, tak na deser. A w tym deserze mamy walkout. Walkout w postaci Anglika Harry'ego Kane'a. Coraz więcej mówi się o tym, że Harry Kane wzmocni królewskich w nadchodzącym sezonie. Czy tak się stanie? Zobaczymy.